Księga Kapłańska, rozdział 19. Pan powiedział do Mojżesza: przemów do wszystkich Izraelitów: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Niech każdy z was szanuje swoją matkę i swojego ojca oraz niech przestrzega moich szabatów. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Nie zwracajcie się do bożków i nie róbcie sobie Boga z metalu. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Gdy będziecie składać dla Pana ofiarę wspólnotową, złóżcie ją tak, aby mu się podobała. Będziecie ją jedli w dniu jej złożenia i w dniu następnym. To, co pozostanie do trzeciego dnia, należy spalić w ogniu. Gdyby jednak ktoś jadł ją trzeciego dnia, jego ofiara stanie się nieczysta i nie zostanie przyjęta. Ten, który coś zjadł, sam stanie się winny, bo zbezcześcił to, co jest święte dla Pana. Taki człowiek zostanie usunięty z ludu. W czasie żniw nie będziecie żąć zboża aż do samego skraju pola i nie będziecie zbierać kłosów pozostałych po żniwach. Także gron ze swojej winnicy nie zrywajcie do końca, a tych, które upadły, nie zbierajcie. Pozostawcie je dla biednego i cudzoziemca. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Nie będziecie kraść, kłamać i oszukiwać jeden drugiego. Nie będziecie przysięgać fałszywie na moje imię. W ten sposób zbezcześcilibyście imię Boga. Ja jestem Panem. Nie będziecie uciskać bliźniego, nie będziecie go wyzyskiwać. Zapłata najemnika nie może być przetrzymywana przez noc aż do rana. Nie będziecie przeklinać głuchego, nie rzucicie ślepemu kłody pod nogi, ale będziecie się bać Boga waszego, ja jestem Panem. Nie będziecie popełniać nadużyć w sądzie. Nie będziesz stronniczy na korzyść biednego, ani nie będziesz w szczególny sposób traktował bogatego, lecz sprawiedliwie będziesz sądził swojego bliźniego. Nie będziesz szerzył plotki wśród ludzi. Nie będziesz nastawał na życie bliźniego. Ja jestem Panem. Nie będziesz w sercu nienawidził swojego brata. Będziesz upominał swojego bliźniego, abyś z jego powodu nie zgrzeszył. Nie będziesz się mścił i nie będziesz się gniewał na swoich rodaków, ale będziesz miłował bliźniego swojego, jak siebie samego, ja jestem Panem. Macie przestrzegać moich praw. Nie wolno wam krzyżować dwóch gatunków bydła. Nie wolno obsiewać pola dwoma gatunkami ziarna, ani też ubierać się w szatę utkaną z dwóch rodzajów nici. Jeśli jakiś mężczyzna współżył z niewolnicą, która była już przyrzeczona innemu mężczyźnie, ale nie została jeszcze wykupiona lub obdarzona wolnością, to oboje poniosą karę, lecz nie będą skazani na śmierć, gdyż ona nie została jeszcze obdarzona wolnością. Potem mężczyzna przyprowadzi dla Pana barana na ofiarę wynagradzającą przed wejście do namiotu spotkania. Dzięki ofierze z barana kapłan dokona za niego obrzędu zadośćuczynienia przed Panem za grzech, którego się dopuścił, i będzie mu darowany. Gdy wejdziecie do tego kraju i zasadzicie tam różne gatunki drzew owocowych, ich owoce będziecie uważać za niezdatne do spożycia. Przez 3 lata nie będziecie ich zbierać i nie będziecie mogli ich jeść. W 4. roku wszystkie owoce będą ofiarowane Panu jako święty dar dziękczynienia. Dopiero w 5. roku będziecie mogli jeść owoce, aby później ich zbiór był obfity. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Nie wolno wam jeść niczego z krwią. Nie wolno wam praktykować wróżbiarstwa ani magii. Nie będziecie obcinać włosów wokoło waszej głowy, ani ich przycinać po bokach brody. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym, ani umieszczać na ciele znaków tatuażu. Ja jestem Panem. Nie zhańbisz swojej córki, czyniąc z niej nierządnicę, aby kraj nie napełnił się nierządem i niegodziwością. Będziecie przestrzegać moich szabatów i otaczać czcią moją świątynię. Ja jestem Panem. Nie wolno wam zwracać się do wywoływaczy duchów, ani szukać porady u jasnowidzów, byście się przez nich nie zhańbili. Ja jestem Panem,
waszym Bogiem. Przed starcem wstaniesz i okażesz mu szacunek. W ten sposób wyrazisz bojaźń wobec twojego Boga. Ja jestem Panem. Gdy w waszym kraju osiedli się cudzoziemiec, nie będziecie go uciskać. Będziecie go traktować jak każdego mieszkającego tu Izraelitę i będziecie go miłować jak siebie samego, bo i wy byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Ja jestem Panem, waszym Bogiem. Nie będziecie niesprawiedliwi w sądzie, w sprawach dotyczących miary, wagi i pojemności. Będziecie mieli sprawiedliwe wagi, odważniki, sprawiedliwą efę i hin. Ja jestem Panem, waszym Bogiem, który was wyprowadził z ziemi egipskiej. Będziecie przestrzegać wszystkich moich praw i moje nakazy będziecie wypełniać. Ja jestem Panem. Moi drodzy, to jest dosyć ważny rozdział, dlatego że w tym rozdziale mamy jakby trzy rodzaje różnego rodzaju nakazów, które są, zauważcie, włożone, czy można bardziej lepiej powiedzieć praw, nie tyle zakazów, bo to są różnego rodzaju prawa. Wszystkie są włożone w jeden rozdział, ale są trzy rodzaje. Są tutaj prawa, które są dla nas wszystkich oczywiste, że są obowiązujące, nie? Kiedy Pan Bóg tutaj prosi o różne proste sprawy, tak? Żeby nie wykorzystywać, nie wiem, słabości drugiego człowieka, żeby nie być nieuczciwym w sądzie, żeby nie dawać, nie wiem, lepszych forów bogatym albo biednym, żeby nie być chciwym i tak dalej, no to wszyscy mamy takie poczucie, tak, to są prawa, nic się tutaj nie zmieniło, to jest absolutnie słuszne, powinniśmy tego przestrzegać. Są też to, kochani, prawa, które zupełnie straciły jakby na znaczeniu, w takim sensie są rzeczywiście wyrazem tamtych czasów, nie? No właśnie chociażby to, żeby nie nosić ubrania z dwóch rodzajów nici, tak? Kochani, no dzisiaj byłoby to bardzo trudne. Prawie wszystkie ubrania są robione z dwóch rodzajów nici. Wiemy, że to jest jakby pewnego rodzaju prawo tamtego czasu, w sensie wyprowadzone z różnych rzeczy, które były ich praktykami życia, które też się opierały na pewnym jakby mądrym myśleniu, ale które już jakby w swoim takim praktycznym wymiarze nie obowiązują, nie? Z kolei mamy tutaj też takie prawa, które jakby w swojej takiej historycznej formule nie obowiązują już, ale w swojej istocie obowiązują. Jakim jest takim prawem? Na przykład coś takiego jak nieumieszczanie na ciele znaków tatuażu. Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Co to było? Koni, to były pogańskie zwyczaje. To były zwyczaje przejęte od pogan, gdzie w ten sposób dawało się wyraz różnym praktykom pogańskim, których Izraelici nie mogli stosować. Uwaga, ale nie chodziło o te konkretne praktyki, tylko o to, co za nimi stoi. Czyli chodziło o to, żeby no, nie oddawać czci bożkom, co nie? A że to się wyrażało w bardzo konkretnych rzeczach wtedy, no to te konkretne rzeczy nazwano. Można było po prostu napisać tylko tyle. Nie będziesz oddawał czci bożkom. I to oczywiście było też na początku, nie? Ale potem zostaje to pokazane w konkretnych rzeczach, które Izraelici sobie próbowali przejąć z sąsiednich narodów. I kochani, ja wiem, że oczywiście zdarzą zaraz się tacy, że będą mówili, o, to jest takie oczywiście wszystko rozmywanie prawa Bożego i tak dalej. Nie, kochani. Są trzy rodzaje zasad w Starym Testamencie. Mamy prawa, które są niezmienne i ich również forma jest niezmienna, w takim sensie forma nie ma nic do rzeczy, bo ta forma wyraża istotę. Mamy takie prawa, które były tylko i wyłącznie właściwe do danemu czasowi i ich nie stosujemy. I mamy takie, których forma jakby nie ma już znaczenia, a chodzi o istotę. I jakby w tej istocie trzeba się przyglądać. Kochani, od tego mamy Kościół, jak wam to już mówiłem wielokrotnie, od tego mamy rozum, od tego mamy, nie wiem jak to nazwać jeszcze inaczej, roztropność, żeby się uczyć, które są jakie jakby spośród tych praw, nie? I oczywiście, kochani, człowiek głupi, przepraszam za wyrażenie, powie, co napisane, to napisane. Nie, kochani, to jest po prostu, to jest prostota i to taka niedobra, taka tempota bym powiedział, która domaga się takiej głupiej jasności, która po prostu nie chce używać rozumu. Nie, Kościół wie, że mamy te trzy rodzaje jakby zasad i praw i trzeba się nauczyć, które są, które są które. Trzeba nieustannie rozeznawać, które są które.